Siemka, w tym odcinku pogadamy sobie, jak zacząć inwestować. Przedstawię Wam trochę teorii oraz praktyki, pokażę, czym warto się kierować, no i na co zwracać uwagę przy robieniu pierwszych inwestycji, jak ich szukać oraz jak poruszać się po markecie Steam. Zachęcam do zostawienia suba i lecimy. SteamMonkey to strona do wymieniania i kupowania skinów, która nie policzy Wam cen naklejek do wartości skina. Zasponsorowali też konkurs na tą kostkę. Jeśli chcecie wziąć udział, trzeba subskrybować kanał i lajkować oraz komentować wszystkie filmy ze wstawkami SteamMonkey i dokonać minimum jednej wymiany na stronce tutaj z kodem RAFIKOS. Dodatkowo jeszcze możecie do 5 dolarków nawet wyciągnąć za friko. Powodzenia w konkursie, no i w szukaniu jakichś fajnych, ciekawych craftów. Zaczniemy od mindsetu. Inwestowanie to nie sprint, tylko maraton. Po pierwszym filmie na YouTubie nie będziecie nagle ekspertami i każda Wasza inwestycja nie będzie robić pięciokrotności. Zdobywanie wiedzy i doskonalenie się jest najważniejsze w inwestowaniu, jak i w życiu ogólnie. Dlatego jeśli ktoś chce w to wejść, to musi cały czas się uczyć, dowiadywać nowych rzeczy itd. Gdy już zgarniecie tą wiedzę teoretyczną, musi przyjść czas na praktykę. Pewnie stracicie trochę pieniędzy na start. Tutaj ulegniecie FOMO, przedmiot, w który wierzyliście, nagle zaczął rosnąć, wy go kupujecie, no i okaże się, że spada. No i macie zamrożony pitos na kilka tygodni albo nawet dłużej. Zobaczycie zależności, które występują na itemach i tak dalej. Ważne, żeby wyciągać wnioski i się nie poddawać. Mógłbym tak jeszcze prawić, no ale udajmy się do tych rzeczy bardziej praktycznych. Jesteśmy na markecie i zacznijmy od takich totalnych podstaw. Mamy wystawione jakieś itemy, mamy ich ilość, załóżmy skrzynia rewolucji ponad 200 tysięcy. Warto dodać, że to jest tyle, ile tych skrzyń ktoś wystawił. Ich jest no dużo więcej, w milionach, natomiast ponad 200 tysięcy zostało wystawionych. Mamy cenę 5,49 i to możemy za taką cenę z bomby dostać tą skrzynkę. Tutaj, no, jak widzicie, to balansuje, tu jest kilka, tu jest na przykład 9, ktoś to skupi, to będzie trochę droższe, trochę tańsze, to tak leci, no ale za tą cenę tutaj możemy z bomby kupić dany przedmiot. Zlecenia kupna, jeśli wystawimy za na przykład 5,55, to z bomby ktoś od nas to kupi, bo jest 168 tych zleceń. Mamy jeszcze wykresik, tutaj jak się ta skrzynia rewolucji zachowywała, widzimy jak te ceny się plasowały, mamy tutaj, zauważamy tutaj tendencję, która się odbywa. Warto dodać, że jest to mediana, więc na przykład jak tu mamy cenę 6,23, no to mogło być to wyżej. I po prostu no to bierze medianę, czyli powiedzmy najprościej środkową wartość tych największych sprzedanych i najmniejszych, więc tak to wygląda. Teraz rzeczy, które moim zdaniem warto mieć. Zaczniemy sobie od wtyczki Steam Inventory Helper. Oprócz tego, że no możemy zobaczyć przybliżoną cenę, to jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ widzicie, ma takie coś jak pokazywanie cen na różnych stronach, więc można szukać różnych okazji, a już na jednej stronie jakoś ktoś fajnie to wystawi, tutaj na przykładzie kapsułek, więc to jest Steam Inventory Helper, taka wtyczka. Lecimy dalej, jeśli będziecie chcieli inwestować jakieś większe pieniądze, to wpłacanie na Steama no nie ma sensu, bo po prostu będziecie tracić, dlatego od tego jest buff i tutaj te większe zakupy można robić. Na YouTubie jest pełno odcinków, jak konto założyć, więc to sobie zeskipuję. Natomiast odwieczne pytanie, jak ten buff balance kupić. Możecie bawić przez Alipaya, skonfigurować to konto, no tylko to przez Chiny tam przechodzi. Można się bawić, ja nie jestem fanem i bardziej popularne jest po prostu kupowanie od sprzedawców ten buff balance. Jeśli znajdziecie jakiegoś gościa, na przykład na grupce, dogadacie się, po jakim kursie wam to sprzeda, to zgarniecie jakieś tanie po prostu itemy. Załóżmy, ja mam tutaj jakiś heroik. Wybieracie, klikacie sell, no i w buyer payment 50, to raczej za tyle nam przepuści, żeby można było to sprzedać, to jest to, ile zyskacie, bo buff ma 3% po prostu podatku. Wystawiamy sobie, w zakładce sale macie to wystawione, klikacie tutaj my store i tu macie wszystkie rzeczy, jakie wystawiliście. To kopiujecie, dajecie swojemu sprzedawcy i on po prostu bierze, wykupuje od was te rzeczy. No i takim sposobem macie balans na buffie. Teraz jeszcze kilka przydatnych stronek, na przykład Price Empire do monitorowania cen. Dalej CSGO Float, możemy tutaj na przykład podejrzeć, ile naklejek jest nalepionych. CSGO Case Tracker, on po prostu pokazuje, ile skrzynek zostało otwartych w przeciągu miesiąca. I tutaj też możemy, tu bardziej pod skrzynki, jakby ktoś chciał inwestować, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ile się otwierało. Też jak będziecie chcieli zdobywać tą wiedzę, to na początku skupiłbym się na skrzyniach, bo tutaj tych zmiennych jest najmniej. Fajnie od tego zacząć, zrozumieć mniej więcej, jak ten rynek działa. Potem bym już przeszedł po prostu w kapsułki, no i naklejki, no bo tutaj tych rzeczy jest więcej, tych zmiennych. No natomiast ten rynek nie jest tak ciężki, naprawdę chwilę się... No,
chwilę. Trzeba trochę posiedzieć, wiadomo, pozgarniać tej wiedzy, natomiast potem fajnie można wiedzieć, jakie są zależności, no i dzięki temu sobie zarabiać. I myślę, że w tym momencie zakończymy. Napiszcie, czy chcielibyście kontynuację tego. Pogadalibyśmy na przykład o wydarzeniach, jak one oddziaływują na CS-a, na przykład operacje, majory i tak dalej. Po prostu na rozszerzenie tego dzisiejszego odcinka. Zachęcam do zostawienia suba. Do następnego. Cześć, pa, pa.